Witam Państwa w programie Gość Życia. Teresa Urbanowska zaprasza. Dziś w nieco innej scenerii gościmy w Urzędzie Miasta w Ząbkach, a moim i Państwa gościem jest Pani Małgorzata Zyśk, burmistrz miasta Ząbki. Witam. Dzień dobry. Witam Panią redaktor, że witam Państwa serdecznie. Pani Małgorzato, Pani burmistrz, zaczęła Pani nową formę komunikacji z mieszkańcami w formie live'a, pytania i odpowiedzi, co mnie zaskoczyło w tych pytaniach. My dziennikarze na ogół pytamy o inwestycje, o nowe drogi, o szkoły, o tego typu sprawy, natomiast mieszkańców interesują sprawy codzienne, gdzie pójść z psem na spacer, gdzie jakie kosze na mieście są. Czy to znaczy, że Ząbki już mają wszystkie inwestycje zrobione, że tylko takie rzeczy interesują mieszkańców? Myślę, że nigdy nie będzie tak, że wszystkie inwestycje są już zrealizowane. Zawsze jest coś do zrobienia. Kolejne drogi, które trzeba wyremontować, czy kolejne budynki oświatowe, które należy też wyremontować bądź postawić. Ale rzeczywiście tak dużo się udało zrobić w tej kadencji, że nie jest to takie pilne, że mamy bardzo dużo do naprawy czy budowy. I dlatego to życie codzienne, to co na co dzień może czasami doskwiera, to co na co dzień jest potrzebne, kiedy mieszkańcy chcą odpocząć, to jest właśnie w kręgu zainteresowań mieszkańców. A te drogi będą w tej kadencji jeszcze? No, kadencja nie wiadomo jaka będzie za parę miesięcy. Tak, oczywiście, niezależnie. Ale się zaczyna. Niezależnie od tego, jak zmieni się kadencja, tak, jak zmienią się osoby nawet zarządzające czy osoby będące w Radzie, budżet miasta Ząbki został uchwalony. Cieszy mnie, że uchwaliliśmy ten budżet, radni podjęli uchwałę bardzo wcześnie, bo 19 grudnia, czyli w pierwszym takim terminie, i został uchwalony jednogłośnie. Jednogłośnie, pomimo że są trzy różne kluby, nie ma nikt większości w Radzie, więc to świadczy o tym, że to jest dobry budżet, korzystny dla mieszkańców i że te inwestycje, które tam zostały zapisane, są potrzebne. Obserwując kadencję, no, można stwierdzić z całą pewnością, że Ząbki wybrały sobie dobrych radnych, bo pomimo tego, że różnią się poglądami na wiele spraw, to jednak to dobro miasta widać po decyzjach, jakie są podejmowane, jest dla nich na pierwszym planie. Idąc tak jakby tym tokiem, przed nami za chwilę wybory i mieszkańcy będą dokonywać po raz kolejny. Pytanie do Pani, czy będą też mogli na Panią głosować? Jeżeli tak, to gdzie, na jakiej liście? Czy to już wiadomo, czy jeszcze? Tak, wiadomo. Ja taką informację, może nie publicznie, ale w każdych rozmowach kuluarowych podkreślam, że będę kandydowała, czyli będę starała się o reelekcję. Będę startowała z własnego komitetu. Poprzednie wybory to był start z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast praca w samorządzie, a już w tej chwili w tym samorządzie pracuję od 9 lat, to tak naprawdę na rzecz jest lokalnych mieszkańców. I o ile jeszcze samorząd powiatowy może jest od tych mieszkańców nieco oddalony, to samorząd gminny przede wszystkim skupia się na tym, żeby rozwijało się miasto, rozwijała się gmina, w której mieszkamy, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. I tu nie ma ani opcji politycznych, ani partii, tylko po prostu jest wspólne działanie, jak pokazują działania Rady chociażby Ząbkowskiej, dla dobra mieszkańców. Mam dobry... Jeśli chodzi o relacje z radnymi, myślę, że jest dobre porozumienie. Właśnie to dobre porozumienie skutkuje dobrą współpracą i tymi wszystkimi inwestycjami, wszystkimi działaniami, które do tej pory podejmowaliśmy. Dlatego też decyzja taka, która zapadła już parę lat wstecz, że jak będę kandydowała, to będę kandydowała oczywiście z własnego komitetu. Pani burmistrz powiedziała przed chwilą, że powiat jest tak dalej od mieszkańców. No ja się do końca z tym nie zgodzę, bo wiele dróg w Ząbkach z budżetu powiatu zostało wykonanych, ale też
Taka najnowsza inwestycja kubaturowa, o której można było przeczytać, to jest decyzja o utworzeniu w Ząbkach punktu pomocy psychologicznej, punktu poradnictwa. Więc tak, tak nie do końca ten powiat jest daleko. Nie do końca, tylko dużo mniej inwestycji jest powiatowych niż gminnych. Mamy kilka zaledwie dróg powiatowych i dróg gminnych jest kilkaset. Znaczy może kilkaset to za dużo powiedziane, ale ponad 100, więc to jest ta zasadnicza różnica. Będzie powstawała czwarta poradnia dla powiatu wołomińskiego właśnie w Ząbkach, co też nas bardzo oczywiście cieszy. W tym sensie mówię, że mieszkańcy zawsze mają taki odbiór, że jak cokolwiek chcą zgłosić, dopytać, to kierują się do gminy. Nie kierują się do powiatu, nie kierują się do województwa, kierują się do samorządu gminnego. Czy wiadomo już coś o tej poradni? Ja wiem, że to nie pani inwestycja, ale myślę, że jako pedagog, wieloletni dyrektor szkoły, też panią ten temat interesuje, prawda? Tak. W tej chwili są zabezpieczone środki na to, żeby ta poradnia mogła powstać. W budżecie powiatu wołomińskiego jest 4 miliony złotych na remont tej poradni i myślę, że no jak najszybciej pewnie powiat jest teraz na etapie projektowania, będzie starał się nowa rada już, nowy starosta będzie realizował to zadanie. Ostatnie lata pokazują, jak bardzo potrzebujemy takich miejsc, tak? Potrzebują podobnych poradni nie tylko dorośli, ale coraz częściej dzieciaki. I w te dzieciaki Ząbki bardzo dużo inwestowało w tej kadencji. Czy jeszcze potrzeba, czy już będą Ząbki zabezpieczone w szkoły, przedszkola, żłobki? Jak to wygląda? Cały czas zabezpieczamy potrzeby najmłodszych mieszkańców i młodych rodzin. Nie tylko na tym się oczywiście skupiamy, ale jest to taki priorytet wynikający z ilości rzeczywiście. Do tej pory wybudowaliśmy w tej kadencji, myślę, że to największe inwestycje oświatowe, które były zrealizowane w tej kadencji, szkoła na 1000 uczniów, powstały 3 hale sportowe, teraz kończona jest ta trzecia hala sportowa pełnowymiarowa, powstało przedszkole, drugie przedszkole zostało trochę rozbudowane o dodatkowe 2 sale z zapleczem, budujemy kolejne przedszkole na 300 przedszkolaków. I projektujemy, a za chwilę będziemy budowali żłobek na 120 dzieci, które przyjmiemy do żłobka. Więc cały czas myślimy o rozwoju oświaty, o tym, żeby były jak najlepsze warunki, jak najlepsza baza oświatowa. Ale oczywiście nie tylko oświatą w mieście żyjemy. Przy wzrastającej liczbie mieszkańców bardzo ważne są drogi, infrastruktura drogowa. I tu przede wszystkim w tej kadencji też wybudowaliśmy ponad 70 dróg. Udało się też wybudować kilka rond, kilkanaście wyniesionych skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi, 2 parkingi, jeden podziemny park and ride, drugi naziemny. Do tego liczne jeszcze chodniki, więc naprawdę ta infrastruktura drogowa bardzo się rozwinęła. W budżecie teraz na 2024 mamy kolejnych 30 dróg, więc już w zasadzie uparaliśmy się z drogami, nie mamy tych dróg gruntowych. Jeśli są jakieś małe fragmenty dróg gruntowych, to jest tam nieuregulowany stan prawny i gmina dopiero, kiedy uregulowany będzie stan, będzie mogła realizować zadanie. Natomiast wszystkie są już wybudowane. Teraz remontujemy. Te, które przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat funkcjonowały, są w gorszym stanie. Nastawiamy się na remonty tych dróg. Jeżeli chodzi o Ząbki, przez wiele lat takim problemem były wodociągi i kanalizacja. Czy ten temat udało się jakoś uspokoić, unormować? Jak to wygląda? Jakie są potrzeby? Pod tym względem też bardzo się rozwija przedsiębiorstwo nasze wodociągów i kanalizacji. Została wybudowana stacja uzdatniania wody SUW Drewnica. Bardzo nowoczesny budynek, bardzo nowoczesny, prawda? Taki bym powiedziała. Do pozazdroszczenia. Do pozazdroszczenia, tak, oczywiście.
I w tej chwili kończymy, za chwilę oddamy do użytkowania drugą stację uzdatniania, w zasadzie trzecią, bo jeszcze jest mała na Powstańców, trzecią stację uzdatniania wody, która w 100% zapewni już mieszkańcom Ząbek dostawę wody. Dosyć kosztowna inwestycja, ponad 20 milionów, 5 milionów pozyskane przez miasto, 5 milionów 300 zostało przekazane na budowę stacji uzdatniania wody SUW Południe. Przed wejściem na wizję rozmawiałyśmy o Pani doświadczeniu jako dyrektora placówki oświaty, dyrektora jednej ze szkół w Ząbkach. Szefem wodociągów ząbkowskich jest również były wieloletni nauczyciel, ale też wiceburmistrz w Tłuszczu. To doświadczenie pedagogiczne pomaga, przeszkadza? Ja myślę, że każde doświadczenie pedagogiczne pomaga, bo są to interakcje z ludźmi i wtedy łatwiej się pewnie z tymi ludźmi dogadywać, iść na jakiś kompromis, rozmawiać. Natomiast no, zarządzanie na pewno daje dużego rodzaju doświadczenie, kierowanie ludźmi i tak jak to się w szkole dzieje, kiedy byłam dyrektorem przez 16 lat, tak samo tutaj w urzędzie już ponad 5 lat pełnię funkcję burmistrza, więc myślę, że takie doświadczenie zarządcze też jest bardzo istotne. Wspomniała Pani o tym, że będzie Pani kandydowała. Czy to już jest taka pora, że można powiedzieć, z jakim sztandarem będzie Pani szła, jaka będzie Pani priorytetowa inwestycja, czy może jeszcze trzeba poczekać na takie deklaracje? To znaczy, na pewno w dalszym ciągu będziemy rozwijali miasto zarówno w stronie południowej, tam ma powstać kulturoteka, potrzebujemy jeszcze biblioteki miejskiej z prawdziwego zdarzenia, potrzebujemy miejskiego ośrodka kultury, który będzie zlokalizowany w jednym miejscu i będzie miał godziwe warunki. Będzie tam wybudowana również widownia, sale do uprawiania sportu, czyli taneczne, sale fitness, myślę, że kręgielnia, może kino, więc i na pewno ta kulturoteka, która ma powstać na terenie, były szerokie konsultacje społeczne po gazomontażu, będzie na pewno mieszkańcom bardzo dobrze służyła i będzie potrzebna. Trzeba tylko znaleźć oczywiście finansowanie i złożyć tutaj to finansowanie inwestycji. Kolejna rzecz taka bardzo ważna, która w tym roku, w tej kadencji się udała, a za chwilę wyburzymy budynki już nie nadające się, budynki komunalne przy ulicy Piłsudskiego i Piłsudskiego 5A. To budynki, które chyba powstały po II wojnie światowej. Naprawdę tam już nie można było w jednym nawet zasiedlać mieszkańców. Udało nam się znacznie poprawić warunki lokalowe mieszkań komunalnych. Przesiedliliśmy mieszkańców i w tej chwili po wyburzeniu ma tam powstać plac miejski, parkuj i jedź, parking podziemny, zieleń oczywiście przy tym placu miejskim i usługi. Więc takie centrum Ząbek, które będzie wyglądało no pięknie, a nie tak jak w tej chwili, kiedy pozostaje tam sceneria sprzed 50 czy 60, czy nawet może więcej lat. Pamiętam taką rozmowę z Pani poprzednikiem, Panem Robertem Perkowskim, jak został tylko burmistrzem. Spotkaliśmy się na jednym z osiedli w Ząbkach i zapytałam go wówczas, Panie burmistrzu, jakie jest Pana marzenie? No chciałbym, żeby Ząbki miały piękne centrum, więc może... No właśnie, te marzenia... Może to marzenie się spełni, tak? Już jedno marzenie, może nawet nie jedno, ale jedno takie ważne marzenie poprzedniego burmistrza zostało spełnione, bo wybudowaliśmy z prawdziwego zdarzenia monitoring miejski za pokaźną sumę 8 600 000 zł. Jest to ponad 60 punktów kamerowych, ponad 200 kamer. Inteligentny monitoring, bo nie chodziło o taki, gdzie nie będzie widać niczego na tych kamerach. On szczytuje tablice, mamy głośniki, gdzie możemy prewencję prowadzić. Proszę nie parkować w tym miejscu, tak? Proszę odjechać, proszę nie przechodzić w miejscu niedozwolonym. Więc ta prewencja, która będzie na bieżąco. Monitoring jest obsługiwany 24 godziny na dobę. Ile przez pracowników. Pracuje? Na ten moment
pięć osób, sześć razem z kierownikiem, sześć osób jest w biurze monitoringu i myślę, że to, że jest podłączony jeszcze dodatkowo to centrum monitoringu, jest też podłączenie ze Strażą Miejską i z policją naszą ząbkowską, a również z policją stołeczną, to na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i na pewno też zmniejszy znacznie akty wandalizmu, czy właśnie przekraczanie prawa, złego parkowania. Już wiem, że policja tonarze sprawdza, bo widzi, że niewłaściwe tonarze jeżdżą po ulicach. W pierwszym rzucie też prosiłam naszą Straż Miejską, żeby były to upomnienia, żeby mieszkańców jednak przyzwyczajać do respektowania prawa, żeby może nie od razu tu karać mandatami, ale przyzwyczaić do tego, że jeśli jednak po tych upomnieniach dwóch kolejnych nie będzie dalej respektowane przez danego mieszkańca prawo, no to będzie oczywiście wtedy nałożony ten mandat. Wspomniała Pani o takim Centrum Kultury. Wiele razy już o tym rozmawiałyśmy, więc widzę, że temat jest ciągle jeszcze, ciągle przed Panią, przed mieszkańcami. Ale ten monitoring przynosi efekty już w tej chwili takie odczuwalne? Już w tej chwili pomału te efekty odczuwalne są, bo w większości, kiedy jest sytuacja, że odzywa się ktoś z kamery, żeby nie parkować, bo to jest miejsce niedozwolone, to po prostu samochód odjeżdża. Więc skutek jest, byśmy powiedzieli, natychmiastowy. I też interwencje są bardzo często właśnie straży, bo jest szybka reakcja, telefon do straży czy do policji w godzinach nocnych, kiedy coś się dzieje, tak? Zapytam teraz o coś, co może wśród mieszkańców nie zdobędzie popularności, ale bywając od lat, może nie za często, w Urzędzie Miasta Ząbki, widzę, że jest mało miejsca dla pracowników. Ten urząd jest ciasny, pomieszczenia są niewielkie. Czy nie ma już pory na to, żeby poprawić standard tego budynku, pracowników? Jest taki pomysł oczywiście na budowę ratusza, ale to wszystko musi mieć swoją kolejność. Na ten moment chcemy otworzyć filię urzędu w budynku biurowym na ulicy Piłsudskiego 101, czyli tam przy tym dawnym gazomontażu. Potrzebne to jest przede wszystkim, bo chcemy, już mamy takie porozumienie, przejąć z powiatu komunikację, żeby był Wydział Komunikacji. Tak jak Radzymin ma, wy też chcecie mieć swój, tak? Tak, już w tej chwili nie tylko są toczone rozmowy, ale już jesteśmy na etapie, no jak będziemy projektowali będziemy mieszkańców. Właśnie te pomieszczenia pod... W zasadzie chcemy już w przeciągu pół roku do połowy 2024 roku do tego budynku przeniesiemy ośrodek pomocy społecznej, bo też nie mieści się, wynajmujemy pomieszczenia i nie mieści się w tych pomieszczeniach. Tam jest powierzchnia ponad 1500 metrów, więc będzie filia urzędu. Ośrodek pomocy społecznej, Wydział Komunikacji, będę starała się o Wydział Paszportowy i nasze też biuro do płatnego parkowania, więc na początek jak gdyby te jednostki, które nie mają jak gdyby miejsca swojego, bo musimy albo wynajmować, albo jest zbyt ciasno, a potem oczywiście no, cały czas, jak powiedziałam, myślimy o takim centrum też kulturalnym właśnie przy tej filii urzędu. Czyli taka inicjatywa, która z jednej strony przybliży urzędy do mieszkańców, a z drugiej strony zabierze kilka samochodów z naszych ulic, prawda? Dokładnie, tam są nawet trzy poziomy parkingu, więc z parkowaniem, jeśli chodzi o Wydział Komunikacji czy Ośrodek Pomocy Społecznej, nie będzie problemu. Panie Burmistrz, spotykamy się pod choinką, jesteśmy jeszcze w okresie świątecznym, za chwilę zaczynają się ferie zimowe, przed chwilą padał śnieg, może jakieś życzenia dla dzieciaków, dla uczniów, tak, dla studentów przed feriami. Zanim przejdę do życzeń, to może taka fajna, dobra informacja. Są w Ząbkach dwie górki. Śnieg pada, więc mam nadzieję, że będzie możliwość korzystania z tych górek. Organizowane są ferie przez wszystkie ząbkowskie szkoły, czyli wszystkie sześć szkół ząbkowskich organizuje zimę w mieście.
Również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje zimę w mieście. I taka ciekawostka, mamy też festiwal dmuchańców. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupionych ma już 6 dmuchańców, tak systematycznie kupowaliśmy i najpierw w jednej szkole, w szkole numer 5 i w szkole numer 3, po jednej stronie ząbek i po drugiej, będzie festiwal dmuchańców, gdzie dzieci z kartą mieszkańca będą mogły zjeżdżać nieodpłatnie. Dzieci lubią dmuchańce, ale nie wiem, czy w zimę to jest taki dobry pomysł. Nie, nie, te dmuchańce będą na pełnowymiarowych halach sportowych. Okay. Więc to mamy duże hale sportowe, które wybudowaliśmy i na terenie tych hal będą te dmuchańce. Z panią burmistrz mamy tak, że mogłybyśmy tą rozmowę pewnie pół dnia kontynuować i byłoby o czym rozmawiać. Niemniej jednak formuła naszego programu zbliża się do końca. Ja dziękuję za tą gościnę, a państwu przypomnę, że dziś moim i państwa gościem była w swoim gabinecie pani burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego dla dzieci, dla młodzieży w związku z nadchodzącymi feriami. Ja dziękuję bardzo.